90-lecie świętował dziś zespół szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Z tej okazji była msza święta, wystąpienia artystyczne oraz okolicznościowe przemowy przybyłych gości. Ślubowanie złożyli także uczniowie pierwszych klas. Wieczorem natomiast podczas balu wspólnie świętować będą pracownicy, emeryci i absolwenci placówki. Jak mówi Joanna Woronko, dyrektor szkoły, to dzień pełen wzruszeń. Mamy 90. rocznicę powstania szkoły, szkoły z tradycjami, które sięgają czasów dwudziestolecia międzywojennego. Przez ten okres oczywiście wiele się zmieniało. Dzień pełen wzruszeń, tradycja 90-letnia zobowiązuje. Jesteśmy świadomi dorobku pokoleń, które wcześniej szkołę tworzyły. Obecnie kształcimy w 12 kierunkach, 6 na poziomie technikum, 6 zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Taką priorytetową, tradycyjną branżą jest oczywiście branża samochodowa. Korzenie szóstki sięgają aż dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to w 1926 roku powstała Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Suwałkach. Szkole nadano imię Karola Brzostowskiego. Placówka kilkukrotnie zmieniała swoje miejsce, aż ostatecznie przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Sikorskiego 21, gdzie działa do dziś. O minionych latach placówki opowiadali m.in. Antoni Bezdziecki, absolwent szkoły, i Krzysztof Wiśniewski, absolwent i nauczyciel. Do tamtej pory szkoła mieściła się na Kościuszki 47. To był kompleks cały, szkoła i warsztaty szkolne i internet. No, warunki to nieporównywalne. No, co możemy powiedzieć? Stare budynki przedwojenne, chyba jeszcze carskie, na Kościuszki 47, a tu nowa szkoła. Inny komfort. Kiedy rozpoczynałem, to było tylko technikum mechaniczne i dwa kierunki uczenia się. Jako nauczyciel pracujący w tej szkole, szkoła zawsze była dobrą szkołą. Dlatego podkreślam, dla mnie to zaszczyt, że mogłem do niej wrócić i że mogę w niej pracować. Szkoła zawsze była szkołą kształcącą tylko technicznie. Myśmy zawsze, przepraszam, że powiedziałem myśmy, ale to moja szkoła, myśmy zawsze kształcili na potrzeby rynku pracy. Zawsze współpracowaliśmy z zakładami pracy, zawsze w naszą szkołę opuszczała średnia kadra techniczna, która tak naprawdę była ceniona i lokalnie, i w całym kraju. Myślę, że nie tylko w kraju. Ta szkoła zawsze dawała dobry zawód, fach w ręku i zawód, który był potrzebny lokalnie. My jesteśmy szkołą, która nie kształci teoretyków. My jesteśmy szkołą, która kształci ludzi praktycznie mających jakieś rzemiosło, jakiś zawód w ręku, potrafiących to, czego się tutaj nauczyli, zastosować w praktyce.